Polski Rarytas 2000. Sala wypełniała się zwolna. Wszyscy wpatrzeni byli w niewielkie, jasno-beżowe drzwi. Gwar rusł, potężniał. Początek ważnego wydarzenia był tuż, tuż. Właśnie po kolei zaczęli wchodzić przedstawiciele Światowej Komisji Weryfikacji Potraw Narodowych. Na przedzie kroczył Chińczyk z Japonii. Prowadził na smyczy hałaśliwego Pekinczyka, spozierającego wciąż na wytwornego dalmatyńczyka, towarzyszącego swej pani, Norweszce, która właśnie przerwała podróż po Dalmacji. Ciemnowłosa półfrancuska, półwłoszka poprzedzała obdarzonego żarliwym spojrzeniem Nowojorczyka. Cała czwórka zasiadła rzędem i porządliwie patrzyła na kotarę, spoza której z półmroku mieli wyłonić się kandydaci. Już wkrótce okaże się, której potrawie przypadnie zaszczytne miano Polski Rarytas 2000. Najznakomici kucharze z najróżniejszych zakątków kraju prześcigali się w pomysłowości, by sprostać kulinarnemu wyzwaniu. Na początku ciemnoskóra szczecinianka przygotowała jajecznicę z muszczkiem po grenlandzku. Później przedstawiono dalsze potrawy: śledź po japońsku, karp po żydowsku, pieczeń rzymska, barszcz ukraiński, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku. Kapusta pekińska, ruskie pierogi, i wreszcie sernik wiedeński z kawą po turecku. Jurorom powoli rzedły miny. Wszak to konkurs na danie polskie, jak tu wskazać laureata? Mieli ochotę opuścić salę po angielsku i w iście amerykańskim tempie.